Prosimy tu zaraz, chacie powiemy, że zupełnie nie ma racji. Zaza to mam ja, proszę pana. Kiedy byliśmy w pracowni i odwiedziliśmy pana Tomasza, to ja państwu powiem tak naukowo, jak można mówić o obrazach i o dziełach sztuki. Ja za cholerę nie widzę tam tego trzeciego obrazu. No zabijcie. No nie widzę. Nie mówili, że pan widzi. Ja powiedziałem, że jestem zezowaty i pan mnie ćwiczył wtedy, czy ja widzę te głębie, co jest bliżej, co jest dalej. I egzamin zdałem, że dokładnie widziałem. Ale jednego z dwóch nie dało mi się zrobić. Bo tylko Amerykanie tam te wash and go i tak sobie robią. Ja tego nie umiem, a jestem naturalnie zezowaty. No to nie chodzi o to, że... Ale mnie się podobają oba i ja w obydwu widzę tę samą głębię. No, no bo tak jestem widzę. Malarzem i staram się zachować wszystkie rygory malarstwa, tego konwencjonalnego, abstrakcyjnego malarstwa. Moim mistrzem był pan Starzewski, oj przepraszam, jeden z pierwszych polskich abstrakcjonistów, wiecznie żyjący już niestety malarz. No, wspaniały człowiek. No cóż, no po prostu jestem z wykształcenia malarzem. Proszę państwa, ale jak popatrzymy, zresztą będzie opracowany katalog tej wystawy, bo my tak troszeczkę się spóźniliśmy z tym. Do zaproszenia był dołączony tak trochę bieg drogi życia artystycznego. To pan Tomasz zaczynał dużo wcześniej, a potem gdzieś tam w środku pojawia się dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, czyli dobrze się przygotował, zrobił dyplom, no i potem poszedł dalej już w górę, tak? Tak, tak, ale malarstwo zacząłem dopiero, to przestrzenne, dopiero 20 lat po dyplomie, no bo dyplom zrobiłem w 1974 roku, a w 1995 zacząłem malować trójwymiarowe obrazy. Ten okres 20-letni to była współpraca przede wszystkim z Andrzejem Szewczykiem, powinien być znany na Śląsku, bo to jeden z większych śląskich malarzy. W Cieszynie mieszkał ostatnio, ale no, on zrobił karierę, powiedziałbym, światową. Te 20 lat to była współpraca. Niestety nie żyje od lat. Od 2001 roku. Widziałem się z nim ostatnim razem, kiedy było uderzenie na Nowy Jork. To było nasze ostatnie spotkanie, potem pojechał do Warszawy, dwa tygodnie potem nie żył. No. No to ja myślę, że... Mogę jeszcze po nas pytać? Już sekundę, tamten autor nie żyje, a pan na tej drodze jest, więc wszystko jeszcze przed panem. Andrzej nie ma trójwymiarowych obrazów, chociaż widział i rozumiał. Ale rozwój na tej ścieżce jeszcze daleko jest przed panem. No on już nie żyje. Tak, i mówię, pan w dalszej swojej twórczości jeszcze ma dużo przed sobą. Tak, ja w ogóle jestem już z górki jako człowiek, bo mam te 60 lat. Nie, o tym pan będzie decydował. No, czasem mogę. Znaczy raz. Proszę chcieć. Ewentualnie raz. No, ewentualnie raz mogę chcieć. To się zdarzyło właśnie. Ja prosiłem o podkład muzyczny człowieka, młodego człowieka miał 24-5 lat, kiedy popełnił samobójstwo. Nie wiadomo dlaczego. Widziałem go kilka lat przed śmiercią. Był przyjacielem mojego najmłodszego syna. Robił muzykę komputerową. Zmagał się w życiu z różnymi problemami. Tam gdzieś wyjechał, pracował w Paryżu. Tam różne takie miał życiowe. I robił muzykę komputerową, którą na dobrą sprawę dopiero po jego śmierci, a samobójstwo popełnił w ubiegłym roku. Dopiero wtedy zobaczyłem jego muzykę. Widziałem go, odwiedził mojego młodszego brata 3 dni przed samobójstwem. Nic nie wskazywało na tak tragiczny koniec. Jeśli pomogli na tym, bo się już trochę poznaliśmy, to słuchaj, jak tak przed nami zobaczyłem twoje prace, bo dopiero dzisiaj zobaczyłem,
stanąłem sobie przy świeczniku, tak patrzę, mówię, Picasso? Nie. Ale dobre. Potem myślę, psychodelika? Psychodelika za kiepska do tego. I wiesz, przypomniało mi się, jak byłem wśród, szukałem swojego czasu wśród ludzi, bardzo zróżnicowanego kręgu ludzi, którzy trochę tam tworzyli, gdzieś coś robili i nauczyli mnie taką fajną zabawę, wiesz, w patrzeniu na suficie, jak oni mówili. Znaczy rysowali coś i potem się to oglądało na suficie, nie? Rysowało się to wyraźnym kolorem, na przykład czerwonym, różowym, jakiś segment ukryty wśród innych. I ten segment ukryty oglądało się dopiero na suficie, pomijając te pozostałe. I stwierdziłem, że to jest najbardziej zbliżone do tego, no nie wiem, bo tak ja sobie najpierw patrzę na jeden obraz, potem go nakładam na drugi, potem te ostrzejsze oglądam na suficie, jak to się mówi. Nie wiem, jak ty myślisz moją wizję. Nie? Nie wiem, czy ty widzisz te obrazy przez... No, ja właśnie to tak widzę, że nakładam sobie jeden na drugi, patrzę najpierw na ten dłużej, potem ten nakładam na ten, bo one są praktycznie złudnie podobne. Jest tu różnica, trzeba się przyjrzeć, gdzie jest jaśniej, gdzie jest ciemniej. I sobie je nakładam tak trochę. Ale widzisz ten trzeci? Od razu nie. Ja muszę tak trochę, wiesz, więcej... Może tak, nie widzisz. Tak. Czyli widzisz, że to kółko u góry jest... Różnice są, na przykład... Proszę się przyjrzeć, że tutaj jest więcej, a tu jest mniej, jak to ja mówię. Tak, ale... No. A tą przestrzeń... Tą przestrzeń dopiero po nałożeniu. Inaczej nie. No bo to na tym polega, żeby widzieć, które kółko jest bliżej, które dalej. Aha. Już ja się nie znam na tej dziedzinie sztuki, nie? Ja tylko mówię takie odczucie, nie? Po jakim czasie muszę się przyjrzeć dłużej. No ja oczywiście dbam o kolor, o formę. No widzę. To dbam bardzo, ale zależy mi na efekcie końcowym, czyli na widzeniu przestrzeni trójwymiarowej, która jest wyraźnie widoczna, że po prostu widać, to jest górne kółko jest bliżej, przed tą szarością, dolne jest za szarościami, na przykład w tym obrazie, o którym mówimy. Już daję zadań. Proszę Państwa, jeszcze korzystam z okazji, bo kabaret Sokratiron już pędzi na jakiś swój występ. Pozwólcie, że przywitam bardzo serdecznie w naszym gronie panią Katarzynę Młynarczyk, poetkę, szefową katowickiej sceny poetów i dyrektora czy prezesa oddziału wojewódzkiego Związku Literatów Polskich w Katowicach. Pani Katarzyna jest z nami zawsze, wierna jest temu wszystkiemu, co robimy. My czasem próbujemy też być wierni, nie zawsze nam to dokładnie wychodzi, ale panią Katarzynę witamy i myślę, że jeszcze dzisiaj panią Katarzynę usłyszymy. Dobrze, wracamy do wystawy. Ja tu przerwałem. A chciałbym jeszcze, Kasiu, przedstawić ci właśnie ten bardzo wąski zespół Sokratirona, którego już zdążyłaś poznać i zdążyliście naszego Tomka z Porynia nagrodzić w twoim konkursie. Może będzie okazja, potem powiemy. A jeżeli kabaret Sokratiron będzie coś tam po literacku dział robił, no to kontakt z panią Katarzyną Młynarczyk, która na pewno bardzo krytycznie spojrzy na wasze prace, czego wam szczerze życzę. Dobrze, proszę was, kto z Państwa chce kolejne pytanie zadać? A w ogóle to może w tej części zapraszamy już na część wernisażową. Prosimy się poczęstować i z małą kawą czy lamską wina spacerować i oglądać sobie te prace. A mikrofon jest do dyspozycji. Jakie są jeszcze pytania?